Święto Pluszowego Misia Współdzielczą Domu Kultury na osiedlu Wyszyńskiego odbywa się już od kilku lat. Biorą w nim udział zresztą z nieukrywaną przyjemnością dzieci z grupy zabawowej Mama, Tata i Ja i aktywności twórczej, małego teatrzyku, plastyki, rytmiki oraz grupy rytmiczno-tanecznej. Były tańce, kolorowe maski, zagadki i prace plastyczne na temat Pluszowego Misia. Bardzo chętnie dzieciaczki do nas przychodzą, przychodzą z rodzicami, gdyż mamy też grupę zabawową Mama, Tata i Ja, czyli pracę dzieci wykonywały wspólnie z rodzicami. No oczywiście urodziny misia, bo tak to w tym roku żeśmy nazywali to święto. Dzieci przygotowywały wspaniałe laurki, niespodzianki, a misio przyniósł im słodkie niespodzianki. I przyniósł również misiaczki, przytulaczki, maskotki. Pluszowa przytulanka potrzebna jest Milusińskim zarówno w radosnych, jak i smutnych chwilach. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały słodkości, pluszaki i barwne opaski. Ale to jeszcze nie wszystko. Nieco starsi klubowicze wzięli z kolei udział w Andrzejkach. Seniorzy z dwóch spółdzielczych klubów Osiedla Wyszyńskiego i Armii Krajowej zasiedli przy wspólnym stole do Andrzejkowej Biesiady. Były tańce, konkursy, wróżby z przymrużeniem oka i zabawy w kalambury. Dzieje się tu bardzo dużo, jest gorąco. Jest wesoło, tanecznie i dużo, dużo osób, które już znamy, spotykamy się właśnie w tym klubie, bo tu jest duża sala i ten klub ma właśnie tą przewagę, że jest duża sala, że można naprawdę wymyślać różne zabawy i bawimy się wszyscy świetnie. Było bardzo nam miło gościć seniorów w świetlicy na osiedlu Armii Krajowej. No, wspólnie zrobiliśmy Andrzejki. W trakcie zabawy wspaniale się wszyscy seniorzy bawili. Rozpoczęliśmy Andrzejki tradycyjnym polonezem. Następnie były różnego rodzaju gry, konkursy, zabawy, wróżby. Także impreza była naprawdę udana. Tradycją spotkań w gronie seniorów jest przede wszystkim wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych i rzecz jasna przynajmniej chwilowe oderwanie od codziennej rzeczywistości. Tymczasem Spółdzielczy Dom Kultury w najbliższych planach ma dla najmłodszych zabawę mikołajkową. Będą zabawy mikołajkowe dla wszystkich grup wiekowych, począwszy od dzieciaczków, a oczywiście skończywszy na seniorach, także do naszych seniorów. Co roku również przychodzi Mikołaj, tak będzie również w tym roku. Z okazji właśnie też Mikołaja. Co roku organizowany jest u nas mikołajkowy turniej szachowy dla dzieci, jak również dla dorosłych, także tak chyba około 6 czy 5 grudnia ten turniej będzie u nas. No i grudzień oczywiście to czas życzeń świątecznych, także też taki wieczór życzeń świątecznych u nas się odbędzie. Dłuższa relacja z Dnia Pluszowego Misia, jak również Andrzejek u seniorów. Do zobaczenia w Short Pressie.